Dla wszystkich rozważających rozpoczęcie przygody z inwestowaniem XTB przygotowało wyjątkową promocję, darmową akcję na dobry początek. XTB przyznaje całkowicie bezpłatnie jedną akcję o wartości nie wyższej niż $30 każdemu nowemu klientowi, który otworzy darmowe konto i zdeponuje środki w dowolnej wysokości. Aby wziąć udział w promocji wystarczą 3 kroki. Załóż konto w XTB, wpłać depozyt w dowolnej wysokości, ciesz się z darmowej akcji na dobry początek. Zachęcam do otwarcia konta w XTB. Otwierając konto w XTB wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Prognozują wkrótce aż 1,15 na euro-dolarze. Czy to da 2400 punktów na indeksie WIG20? To jest temat przewodni tego wpisu, oczywiście na samym początku. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście informuję, że wszystkie wykresy pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform: X Station 5, XTB i z Bloomberga. Zaczynamy. Prognozują wkrótce aż 1,15 na euro-dolarze. I czy to da 2400 punktów na indeksie WIG20? Dzisiaj zszokowała mnie informacja o najnowszym raporcie dwóch ważnych i dużych, ogromnych banków dawnych inwestycyjnych, Deutsche Banku i Morgan Stanleya, którzy prognozują aż 1,15 na euro-dolarze, a Nomura podwyższa swoje prognozy do poziomu 1,10 do końca tego miesiąca na euro-dolarze, więc widzimy, że tutaj rynek zaczyna ciekawą rozgrywkę o to, co się wydarzy po jutrzejszych potężnych danych o inflacji w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli te prognozy będą prawdziwe, jeżeli tak się stanie, to oczywiście ekonomiści z tych banków zakładają także, że inflacja będzie niższa niż zakładają prognozy, że procesy dezinflacyjne pozwolą oddalić perspektywę dalszych podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych i oczywiście to byłby to główny czynnik, który doprowadziłby nawet w tym tygodniu do zbliżenia się do poziomu 1,10. Jest to możliwe. Przypominam wczorajszy raport pokazujący, jak rynek opcji spodziewa się dużej zmienności i że też spodziewa się raczej wzrostów niż spadków euro-dolara po tych jutrzejszych danych, po tej jutrzejszej sesji i za tydzień od momentu stworzenia tego wpisu, czyli dokładnie w połowie przyszłego tygodnia, że euro-dolar będzie wyżej. I oczywiście rynek dzisiaj jest bardzo stabilny, nie ma dzisiaj żadnych danych makroekonomicznych, więc sesja jest nad testem sentymentu. Prawdopodobnie będziemy czekać na te jutrzejsze dane makroekonomiczne, ponieważ one będą miały wpływ na amerykańskiego dolara, na przyszłe stopy procentowe, ale później pochodna tego będzie rozchodziła się jak kropla wody na tafli jeziora, ponieważ będzie rzutowała na wszystkie inne klasy aktywów. Zachowanie amerykańskiego dolara, o czym będzie za chwilę znowu w tym materiale, będzie rzutowało na to, co się wydarzy i będzie pozwalało uzyskiwać jeszcze większe stopy zwrotu i kontynuować tendencje, które obserwujemy już od paru kilkunastu tygodni na giełdach, na rynkach finansowych na całym świecie. Ale żeby nie było tak prowzrostowo. Są też głosy o tym, że ten opór, na którym teraz się znajdujemy, czyli 1,0750 na euro-dolarze, wywoła tendencję spadkową. Ale pomimo tego, że ta tendencja spadkowa mogłaby się z tych poziomów pojawić, gdyby oczywiście inflacja zawiodła, czyli była wyższa niż oczekiwania rynkowe, to w takiej sytuacji inwestorzy wciąż widzą długoterminową presję przeciwko amerykańskiemu dolarowi, ale potencjalny spadek z tych poziomów euro-dolara dałby możliwość utworzenia formacji odwrócone RGR, co także tutaj widać. Widzimy, jak na amerykańskim dolarze na indeksie głęboko spadliśmy poniżej średniej 40 sesyjnej na wykresie tygodniowym. Mamy kontynuację tendencji, która pokazuje nam ruch przeciwko amerykańskiemu dolarowi. Sam indeks jest na wsparciu w okolicach 50% zniesienia Fibonacciego całej fali hossy na amerykańskim dolarze. A gdyby przyglądnąć się tym jeszcze nieuaktualnionym prognozom, które są dostępne na Bloombergu, to widzimy, że maksymalnie wysoka optymistyczna prognoza dla euro-dolara na koniec całego kwartału pierwszego wnosiła aż 1,09, a najniższa na poziomie 0,96. To są jeszcze nieuaktualnione te zestawienia, ponieważ w momencie tworzenia tego wpisu, kiedy ściągałem dla Państwa ten wykres, nie było jeszcze uaktualnienia. Jaką widzimy ścieżkę na tych prognozach, jaka jest mediana oczekiwań, pokazuje nam lekkie umocnienie amerykańskiego dolara w najbliższym terminie, ale później
z każdym kolejnym miesiącem i kwartałem raczej osłabienie amerykańskiego dolara. Ja się oczywiście ku temu przychylam. Przychylam się, że procesy dezinflacyjne będą pokazywały nam, że inflacja spada bardziej niż zakładają prognozy. Jutro będzie o poranku materiał dotyczący właśnie tego, a jeżeli tak się stanie, to te tendencje, które teraz obserwujemy przeciwko amerykańskiemu dolarowi, jeszcze bardziej się nasilą, więc ja jestem intuicyjnie nastawiony, że te scenariusze pokazujące, że euro-dolar może w tym miesiącu sięgnąć poziomu 1,10, są moim zdaniem realistyczne, a 1,15 no to już jest duży optymizm, no ale gdyby się tak stało, to oczywiście świat związany z ryzykiem wprost by oszalał, o czym będzie za chwilę. Dlaczego? Jeżeli zobaczymy, jak zachowuje się uśredniony indeks giełdowy rynków emerging markets, to on jest bardzo, ale to bardzo ściśle skorelowany z amerykańskim dolarem, o czym Państwu mówię praktycznie podczas każdego wpisu, zwłaszcza wczoraj było o tym dość sporo, o tej korelacji między dolarem a rynkami emerging markets, między innymi warszawską giełdą papierów wartościowych. I ona pokazuje, że jeżeli amerykański dolar się umacnia, tak jak miało to miejsce na przestrzeni wcześniejszego roku, to rynki emerging markets są jeszcze dodatkowo poturbowane, są wyprzedawane, zachowują się gorzej niż konsensus na całym świecie. A jeżeli dochodzi do osłabienia amerykańskiego dolara, to występuje turbopresja na wzrosty indeksów giełdowych takich jak Warszawa, jak Chiny, różne inne rynki rozwijające się, więc presja przeciwko amerykańskiemu dolarowi rzutowałaby przede wszystkim na rynki takie jak Warszawa i warto o tym pamiętać. A wczoraj ten indeks giełdowy uśredniony dla rynków rozwijających się przekroczył 20% odbicie od swoich minimów, a to oznacza, że wszystkie rynki emerging markets wchodzą w hossę i o tym warto pamiętać, ponieważ jeżeli zobaczymy, jak zachowują się te rynki względem amerykańskich aktywów, to mamy najlepszy start, w ogóle ruch od 2010 roku i tą tendencję warto monitorować, ponieważ jest to jeden z głównych powodów, dlaczego na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych od 15 lat nie było hossy, dlaczego nie wróciliśmy w okolice maksimum z 2007 roku i to pomimo tego, że jak na następnym wykresie widzimy, rynki emerging markets wciąż są tańsze względem wskaźnika cena do zysku niż odpowiedniki dla Stanów Zjednoczonych, a to jeszcze bardziej zwiększa atrakcyjność rynków takich jak Warszawa. Jeżeli zobaczymy cały świat, z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych do indeksu Standard & Poor's, to także widzimy, że mamy ten rajd, który teraz trwa, jest on najmocniejszy od 2010 roku, czyli widać, jaki jest gigantyczny wpływ tendencji osłabienia amerykańskiego dolara na wszystkie inne giełdy papierów wartościowych na całym świecie poza Stanami Zjednoczonymi. I to tylko potwierdza, że jeżeli amerykański dolar się umacnia, to kapitał z całego świata płynie do Wall Street i szuka w Stanach Zjednoczonych stopy zwrotu. Ale jeżeli jest odwrotnie, jeżeli amerykański dolar się osłabia, tak jak ma to miejsce teraz od października, to kapitał z Wall Street ucieka i szuka na całym świecie stopy zwrotu i rynki emerging markets, Chiny czy też warszawska giełda papierów wartościowych zyskują wtedy szczególnie na wartości ze zdwojoną siłą i to teraz obserwujemy. I naprawdę czynniki polskie polityczne, wybory w Polsce, wypowiedzi polityków, wypowiedzi jakichś bankierów centralnych nie mają żadnego znaczenia. Dla giełdy papierów wartościowych w Warszawie liczy się tylko globalny przepływ do amerykańskiego dolara albo od amerykańskiego dolara i to kształtuje hossę. Więc jeżeli odwrócą się te tendencje, które już teraz widać na tych wykresach, że pierwszy raz od 2010 roku mamy taki mocny ruch światowych indeksów względem Wall Street, co jest związane z amerykańskim dolarem. Jeżeli ta tendencja na amerykańskim dolarze przeciwko amerykańskiemu dolarowi będzie kontynuowana, przekształci się w impuls średnioterminowy, a ten długoterminowy, to na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych będzie mieć hossę jak w latach 2004-2007. Kto z Państwa był wtedy na giełdzie, pamięta, co się wtedy działo, jak bardzo były rozchwytywane spółki, duże, średnie, małe, praktycznie wszystko. I to była pochodna tego właśnie, że amerykański dolar się osłabiał. Nie żadna polityka, nie żadne decyzje banków centralnych, nie żadne wypowiedzi bankierów jednego czy też drugiego. Nie ma to większego wpływu na giełdę papierów wartościowych, tylko amerykański dolar. Przepływ od niego albo do niego. I teraz odpowiedź na pytanie, czy giełda da
poziom 2400 punktów na WIG-u 20, jeżeli euro-dolar sięgnie poziomu 1,15. Bardzo prosta analiza porównawcza, którą widać teraz na tym następnym wykresie. Gdy euro-dolar ostatnim razem był na poziomie 1,15, to było pod koniec 2021 roku, właśnie pokazuje, że wtedy indeks WIG-20 był na poziomie 2400 punktów. To był dokładnie listopad 2021 roku, więc wniosek jest prosty. Jeżeli euro-dolar faktycznie przekroczyłby barierę 1,10, to potencjał wzrostowy giełdy papierów wartościowych jeszcze w tym kwartale mógłby oznaczać ruch w okolice 2400-2500 punktów. I oczywiście to o tym teraz jest ta rozgrywka i te jutrzejsze dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych będą absolutnie kluczowe, ponieważ jeżeli faktem będzie to, że procesy dezinflacyjne w Stanach Zjednoczonych się pogłębiają, inflacja będzie niższa niż zakładają prognozy, to zobaczycie Państwo, co się stanie z amerykańskim dolarem, co się stanie z rynkami wszystkimi innymi poza Wall Street, przede wszystkim z giełdą w Chinach i z giełdą w Warszawie, ponieważ te dwie giełdy są teraz najlepszymi na całym świecie. Ten start mamy wręcz wymarzone, wyśniony początek roku na giełdzie papierów wartościowych, na wszystkich polskich aktywach. Ostatnie w ogóle 3 miesiące są fantastyczne. No i od jutrzejszych danych ze Stanów Zjednoczonych bardzo wiele zależy. I z kolejnych ciekawostek, europejskie spółki, jeżeli zobaczymy, jaki jest taki współczynnik zysku, jaka jest stopa zwrotu zysków, porównana do rentowności amerykańskich obligacji, ona cały czas preferuje europejskie spółki i odwrotnie jest dla Stanów Zjednoczonych. Amerykańskie spółki nie oferują aż takiej stopy zwrotu z zysków jak rentowność amerykańskich obligacji, co może być także dodatkowym czynnikiem, który będzie wypychał europejskie indeksy giełdowe bardzo wysoko, a potencjalne wzrosty indeksów giełdowych na Wall Street mogą być niezwykle ograniczone. I to tak, że już widzimy, rynek to już dyskontuje od samego początku tego roku, jak widać na tym następnym wykresie. Indeksy giełdowe w Europie odstawiają i to wyraźnie to, co się dzieje na Wall Street, więc kapitał jednoznacznie płynie do Europy i tutaj szuka stopy zwrotu, a giełda papierów wartościowych w Warszawie jest jednym z głównych beneficjentów, plus także europejskie indeksy giełdowe, europejskie akcje, ponieważ w momencie tworzenia tego wpisu widać, że indeks DAX testuje poziom 15 tysięcy punktów. Ten psychologiczny, niezwykle ważny poziom jest teraz testowany. Jeżeli dzisiaj zakończymy nad tym poziomem sesję, i to się uda jutro utrzymać po danych o inflacji, to rynek także uzyska potem fantastyczny materiał wszystkim dziennikarzom ku temu, żeby wieścić wystąpienie Hossy na giełdach europejskich, na nowy rynek, na kolejną fazę rynku byka na giełdach papierów wartościowych w Europie. Więc ja bym się już teraz nie przejmował tym, co się dzieje na Wall Street, czy będzie sesja wzrostowa, czy też spadkowa, prognozując, co się wydarzy w Europie na giełdzie papierów wartościowych, ponieważ najważniejszy jest euro-dolar. Jeżeli on będzie szedł do góry, a równolegle będzie jakieś takie niebrawe sesje, dziwne zachowania indeksów giełdowych na Wall Street, jeżeli euro-dolar będzie równolegle rósł, to warszawska giełda papierów wartościowych podąży za euro-dolarem, a nie za tym, co się wydarzy na Wall Street i warto być także tego świadomym. Plus, jeżeli dodamy do tego zachowanie Bitcoina, który zdradza ochotę na wzrosty, jeżeli dodamy do tego zachowanie ceny miedzi, która w momencie tworzenia tego wpisu także atakuje psychologiczny poziom 9000 dolarów, jeżeli dodamy do tego zachowanie ceny złota, to oczywiście sygnały wspierające byki, popyt na ryzyko w skali globalnej jeszcze bardziej będą zwiększały prawdopodobieństwa sukcesu kontynuacji tendencji wzrostowej, a zmniejszały ryzyko porażki, czyli ryzyko posiadanych długich pozycji. A jeżeli chodzi o indeks metalowy, metali szlachetnych, to widzimy tutaj, że jesteśmy teraz na ciekawym oporze średniej kroczącej. Gdyby została ona pokonana, to tutaj na rynku metali także doszłoby do odwrócenia, do próby odwrócenia tendencji średnioterminowej na wzrostową i warto się przeglądać, co się wkrótce wydarzy cały czas na tych wszystkich najważniejszych metalach, na których trwa handel. No i teraz przejdźmy już do tych też rynków emerging markets. Chiny przede wszystkim, później zaraz giełda papierów wartościowych, ale ten optymizm w Chinach jest bardzo dobrze wyczuwalny przez agencję Bloomberg. Ten wykres to dobitnie pokazuje, a indeks WIG20
zbliża się już bardzo wyraźnie do swojej średniej 200-sesyjnej na wykresie tygodniowym. To jest poziom 1985 punktów, który w mojej ocenie jest potężnym, bardzo ważnym oporem. Łącznie z psychologicznym poziomem 2000 punktów tworzy barierę, której pokonanie da naprawdę przepływ nadziei i hossy do osób, które nie są zainteresowane jeszcze rynkami finansowymi i w takiej sytuacji oczywiście zwiastowałoby to zdynamizowanie tendencji wzrostowej, więc przekroczenie poziomu 2000 punktów moim zdaniem jest realne, pod warunkiem, że inflacja jutro okaże się niższa w Stanach Zjednoczonych i da paliwo do następnej fali osłabienia amerykańskiego dolara. Z ciekawostek, warto zauważyć, co się dzieje teraz na polskiej premii za ryzyko. Polska premia za ryzyko liczona w prosty sposób jako spread między polskimi dziesiątkami a niemieckimi dziesiątkami spada do poziomów, które były ostatnio obserwowane na początku wojny. Jeżeli zobaczymy, jak ta premia za ryzyko do amerykańskich papierów się zachowuje, to jesteśmy na poziomach z marca, czyli naprawdę presja na to, żeby Polska była traktowana coraz bardziej atrakcyjnie przez międzynarodowych inwestorów, jest obserwowana właśnie poprzez zanik, zmniejszanie się tej premii za ryzyko. I bardzo podobne zjawisko obserwujemy dla Czech, tylko że z powodu tego, że Czechy nie są krajem zbliżonym do frontu wojny, do ryzyka geopolitycznego, więc to zjawisko dla Czech występuje nawet mocniej niż dla polskiego rynku kapitałowego, a ten wykres, który jest w tle, też to ładnie pokazuje. Co się dzieje na złotym? Dzisiaj lekko występuje tendencja umocnienia krajowej waluty. Tutaj tak jakby kapitał zagraniczny już napłynął, teraz tylko po prostu realizuje i liczy kolejne zyski z inwestycji w polskie obligacje i w polskie akcje. I myślę, że jutro bardzo wiele zależy, jeszcze raz podkreślam, godzina 14:30, dane o inflacji ze Stanów Zjednoczonych, które są kluczowe, niezwykle ważne. I z ciekawostek na koniec chciałbym pokazać, jakie są najnowsze prognozy Banku Światowego co do wzrostu PKB na całym świecie. Ma być on na poziomie plus 1,7% i na tej heatmapie widzimy, gdzie ten wzrost gospodarczy ma być najmniejszy, a gdzie największy. I te same prognozy Banku Światowego dla tych najciekawszych, największych gospodarek na całym świecie, jakie te parametry mają być według banku, jak gospodarka ma się rozwijać. I myślę, że po prostu warto sobie zapamiętać. I oczywiście, drodzy Państwo, zachęcam do tego, żeby zaznajamiać się z materiałami edukacyjnymi, żeby teraz, szczególnie na początku tego roku, szukać wszystkich informacji, jakie tylko się dadzą, żeby wyrabiać swoją własną opinię na temat tego, co się ma wydarzyć, co się może wydarzyć w 2023 roku. I zachęcam do tych raportów, które są tam na dole, link w opisie i link w komentarzu, a ten raport, który tam jest umieszczony, odnosi się do tego, czy czasem nie mamy do czynienia z początkiem rajdu Trzech Króli? Czy to rzeczywiście się teraz dzieje na naszych oczach? Zachęcam, żeby się zaznajomić z tymi materiałami edukacyjnymi. Przypominam, na dole link w opisie i link w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy jutro po ranku. Stopy zwrotu i pozdrawiam.